Cześć kochani, jak to nagrywam, to jest właśnie noc z soboty na niedzielę, jest godzina 2:30. Chciałem dla was przygotować fajny materiał, ale już jest tak późna godzina i za niecałe 10 godzin on już musi być na kanale, żebyście mogli obejrzeć. Także pokrótce wam powiem, w sumie będziecie mogli więcej zobaczyć. Zapraszam do oglądania. Lepiej zrezygnuj z dalszego oglądania, chociaż pewnie będziesz żałować. Cześć, dzisiaj mamy wtorek, kolejny dzień tygodnia. Wczoraj była naprawdę super pogoda, zresztą zobaczcie sami. Grzało niemiłosiernie, zresztą to był pierwszy dzień lata. No dzisiaj mamy następny dzień, wtorek i zobaczcie sami. Burza, deszcz. Wracając na chwilę do wczorajszego dnia, wczoraj dokończałem przygotowanie materiału do filmu, którego zajawkę mogliście zobaczyć wczoraj, nie, w zeszłym tygodniu, którego zajawkę mogliście zobaczyć w zeszłym tygodniu. Mamy środę. Jest godzina 20:45, ja już jestem 13 godzin w pracy. Wracam do domu, idę się ogarnąć. Jeszcze trochę popracuję. A, tak na marginesie. Nagrywam z telefonu, bo kamerka zeżarła wszystkie 3 baterie i już nie ma siły nic nagrywać. Wyjaśnię wam, dlaczego warto założyć siatkę na krety przeciw kretom przy okazji właśnie zakładania nowego ogrodu. Pokażę wam montaż siatki przeciw kretom w nowym ogrodzie. Dlaczego warto założyć siatkę? Przede wszystkim dlatego, że zapobiega pojawianiu się tych niechcianych kretowisk w trawniku, które skądinąd no, nie zawsze są tym, co byśmy chcieli widzieć na trawniku, więc zawsze mimo wszystko warto rozważyć tą siatkę na krety, żeby uniknąć później tych strat, które będziemy mieli spowodowane właśnie działalnością kreta. No, kolejny fragment dołożenia nawadniania. Trzeba dołożyć kawałek linii kroplującej, tylko w miejscu, gdzie nie było wyprowadzonych wcześniej rur. No i trzeba dołożyć jakiś fragment. Tylko jak to zrobić? Muszę się wpiąć w kawałek. Muszę się wpiąć w zraszacz. Zrobić przepust pod kostką i wyprowadzić w miejscu, gdzie ta linia kroplująca ma być. Nie było łatwo, ale się udało. I analogicznie trzeba będzie zrobić tutaj. Z tym, że trzeba się będzie podłączyć do tamtego zraszacza. Zgadnijcie, która jest godzina. Jest czwartek wieczór. Nie, nie jest 20:45. Jest 21:00. Kolejny długi dzień za mną. Dzisiaj głównie pielęgnacja i mała rewolucja w ogrodzie. Jak odmienić ogródek, przycinając krzaki? Sami zobaczcie. Zaraz telefon padnie. Właśnie wróciłem do domu, jest piątek. Jest 10:15. Mówili, załóż firmę, będziesz sobie szefem. Mówi, nie będziesz musiał robić nadgodzin. Tak, i kończyć o 22:00. Także pozdro. Na razie, widzimy się w niedzielę. Wspólnie z Fabio ze Smakiem przygotowaliśmy dla was promocję, a mianowicie na hasło Ogrody Maciejewski dostaniecie aż 20% zniżki na wszystkie desery u Fabia. Nic tylko brać i jeść. Tak poza tym ode mnie polecam gofry z bitą śmietaną. Naprawdę super sprawa.